Zmienia, jaka jakaś zmiana, ale coś powiedzieć trzeba, więc wymyśliłem co powiem. A tak będzie pan kłamał teraz? Nie, nie będę kłamał. Jesteśmy na wyzwolenia, a tam są roboty drogowe. I mhm. jest pas prawy, który jest pasem zanikającym, bo na tym pasie, pasie prawym są roboty, prowadzone roboty drogowe. No i chcę powiedzieć o takiej tak zwanej ja jeździe na suwak. Na suwak, zamek, tak. zakładkę. Zauważyłem, że generalnie w Rzeszowie ludzie tego nie rozumieją. Cały pas. Ten wewn zewnętrzny, środkowy jest zajęty, załóżmy, stoi 20 aut, a na prawym pasie stoi 3 auta. Gdybyśmy działali na suwach, czyli gdybyśmy dojeżdżali pas pasem zewnętrznym, pasem prawym do końca czyli 20 aut, które stoją na pasie lewym połowa z nich by przejechała na pas prawy. Korek by był o połowę krótszy, bo by 10 aut było i naukowo jest to udowodnione, gdyby te pojazdy wjeżdżały raz jeden, raz drugi z jednego pasa, z drugiego, z jednego, z drugiego na tak zwaną zakładkę, by był ruch zdecydowanie płynniejszy niż właśnie 20 aut na jednym, na jednym pasie, a te trzy auta, które tam stoją próbują się gdzieś tam wcisnąć. Ale wie pan co kierowcy mówią? Cwaniak się pcha, niech czeka. Tak mówią, ale powiem Pani szczerze, że jak ja jako nauka jazdy, Cwaniak się właśnie tam wjeżdżam, żeby pojechać na zakładkę, wpuszczają nas, jakby rozumieli ludzie tą zakładkę. I myśli Pan, że to takie jest właśnie myślenie, że cwaniacy się tutaj. Nie, pchanią? ja myślę, że. Dlaczego? W... Tak, ludzie nie chcą ich wpuszczać. Ja myślę, że w połowie jest. Nie przeanalizowanie tego, stanąłem na lewym pasie, niepotrzebnie mogłem być na prawym pasie i pojechać na zakładkę mhm. i w momencie, gdy widzą nas na prawym pasie, to mhm. myślą, no tak, przecież można jechać na zakładkę, wpuszczę jego, a kolejny za tą nauką jazdy wej wjedzie za mnie i tak w jeden w jeden, jeden w jeden wjeżdżają. Myślę, że to, to, to myślenie się trochę zmienia, takie jak pani mówi, że kiedyś było takie myślenie właśnie, że o, cwaniak na prawym pasie. Myślę, że większość kierowców rozumie tą zakładkę. Także drodzy słuchacze, jeżeli widzicie dużo pojazdów na lewym pasie, a prawy pas was się kończy, a tam nie ma pojazdów, to jedźcie do końca tym pasem. Nie próbujcie go zmieniać w połowie. Do końca i na zakładkę. Pięknie. Pięknie, Pięknie pan to zaapelował bez apelu, tak bez naprawdę. Apelu